Nazywam się Anna Makuchowska. Moje życie od rodzenia związane jest z powiatem drawskim. Jestem mieszkanką niewielkiego Darskowa, gminy Złocieniec. Jestem mamą dwójki dziewczynek, Antosi 3-latka i Klaudii 17-latki. Na co dzień kieruję działaniami Stowarzyszenia Greenworld. Jestem aktywistką społeczną, aktywną 24 na dobę. Organizuję zbiórki, festiwale, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne, ekologiczne, edukacyjne, rekreacyjne. Realizowane głównie na obszarach wiejskich. Staram się wspierać wprowadzanie zmian infrastrukturalnych i inwestycyjnych poprzez stawianie latarni, tworzenia nasadzeń. Głośno mówię o prawach i możliwościach, z których mogą korzystać mieszkańcy polskich wsi. Moje doświadczenie życiowe i zawodowe pozwala mi wsłuchać się w głosy ludzi, bo to jest najważniejsze, którzy mówią o swoich różnych potrzebach. Mam nadzieję, że możemy razem usiąść przy stole, podyskutować, czego potrzebujecie. Anna Makuchowska to ja. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Krajczyński, mam 49 lat. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa, jestem absolwentem Politechniki Koszalińskiej. Z budownictwem jestem związany od 30 lat. Ukończyłem również studia na Uniwersytecie Szczecińskim, najpierw na kierunku rynek nieruchomości, gdzie zdobyłem 3 specjalizacje: zarządzanie nieruchomością, wycena nieruchomości i obrót nieruchomościami oraz na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym. Jeżeli chodzi o moje zaangażowanie i bycie w samorządzie, to jestem tutaj od 18 lat. Zaczynam od najniższego szczebla, czyli od radnego osiedlowego, poprzez Radę Miejską w Koszalinie i będąc w 2018 roku kandydatem na prezydenta miasta Koszalina. W Koszalinie prowadzę swoją działalność gospodarczą i tutaj pod tym względem chciałbym też powiedzieć kilka założeń programowych, które mamy wspólnie na listach. Jestem mieszkańcem Koszalina. Zawodowo jestem nauczycielem akademickim, pracuję na Politechnice Koszalińskiej. Zajmuję się szeroko rozumianymi finansami publicznymi, samorządowymi, kwestiami związanymi z opodatkowaniem, kosztami pracy. Oprócz tego pełnię funkcję radnego wojewódzkiego i moim głównym zadaniem poprzez moją kadencję czy czas funkcjonowania jest działanie na rzecz Pomorza Środkowego. Wszelkie działania, które realizujemy jako radni tutaj realizujący, reprezentujący część Pomorza Środkowego, skupiają się na tym, aby ten podział środków pomiędzy wschodnią a zachodnią część województwa był równomierny. Zrównoważony rozwój regionu jest to dla nas i dla mnie oczywiście priorytet i tą zasadą się kieruję, pełniąc tą funkcję społeczną i dalej chciałbym działać na tą rzecz i ją realizować. Jestem mieszkańcem Koszalina. Z gminą Manowo jestem związany od kilku lat. Przedsiębiorca, społecznik. Chciałbym, aby Państwo podchodziło z szacunkiem do drugiej osoby. Osoba załatwiająca działalność, nie chcę, żeby to był ktoś gorszy, żeby go tak postrzegano. Nie chcę, żeby Państwo dawało jakiekolwiek preteksty do naciągania w przepisach. Chcę żyć w państwie, gdzie stosuje się zasadę domniemanej niewinności. Aczkolwiek, jeśli przedsiębiorca coś zawini, absolutnie powinien ponieść konsekwencje. I uważam, że urzędnicy, którzy mu doradzili, bądź przepisy źle zinterpretowali, też powinni ponieść konsekwencje. Dziękuję. Od początku kariery zawodowej związane z samorządem, 14 lat w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie, od referenta, inspektora po stanowisko sekretarza gminy, od 5 lat wicestarosta powiatu koszalińskiego, trzykrotny radny rady powiatu koszalińskiego, ale też mogę powiedzieć, że przedstawiciel trzeciego sektora, 13 lat prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Słowa Koszalińska. Jestem autorem i realizatorem kilkudziesięciu projektów społecznych na swoim terenie. Z mojego doświadczenia korzystały instytucje rządowe, samorządowe. Ja do tej pory jestem ekspertem do spraw oceny wniosków, chociażby w regionalnym programie operacyjnym czy ogólnopolskim Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany, w ostatnim czasie jako tytuł lidera Pomorza Zachodniego. Ja przede wszystkim, bo tak o sobie myślę, że mógłbym mówić jeszcze długo o programie, to pewnie jeszcze będzie też okazja, żeby porozmawiać, ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę i to za każdym razem podkreślamy, że ta lista to jest lista lokalnych liderów, lista fantastycznych ludzi, którzy pochodzą stąd. Ja pochodzę z powiatu drawskiego,
Przez wiele lat pracowałem i pracuję w organizacjach pozarządowych, zajmuję się działalnością stricte oddolną. Realizujemy podobnie jak tu przedmówca projekty, programy na rzecz lokalnej społeczności. Staramy się, aby włączać mieszkańców wsi, mieszkańców miasteczek, tego regionu naszego dalszego. Staramy się budować ich poczucie własnej wartości, co jest bardzo istotne w innych aktywnościach, które proponujemy. Ponadto jestem emerytowanym oficerem Służby Więziennej. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi i mając ich zaufanie, w ubiegłym roku zostałem członkiem Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego. Działalność moja opiera się nie tylko na organizacjach pozarządowych. Mam także doświadczenie samorządowe. Byłem radnym gminy. Startowałem w 2018 roku w wyborach w gminie Wierzchowo na wójta tejże gminy. Jeśli chodzi o program Polski 2050, dla mnie istotną sprawą jest bardzo edukacja. Edukacja, która jest pozostawiona samemu sobie. Tu wszystko się zaczęło. Tu wszystko się zaczęło 45 lat temu. Urodziłem się w Szczecinku, chodziłem do szkoły podstawowej, do liceum, potem studia w Warszawie medyczne, potem studia oficerskie we Wrocławiu i w 2010 roku znowu przyjechałem do Szczecinka i tutaj prowadzę działalność gospodarczą, gabinet stomatologiczny. 45 lat, ojciec trójki dzieci, wspaniała żona, wspaniałe miasto. Szanowni Państwo, no to Szczecinek jest miejscem szczególnym. Tu Marcin powiedział, że znajdujemy się tak... Marcin powiedział, że znajdujemy się w centrum okręgu wyborczego. Ja czuję się, jakbym to był od zawsze w centrum okręgu wyborczego, bo nawet geograficznie rzeczywiście tak troszkę jest. Szanowni Państwo, jest to grupa ludzi, która jest rzeczywiście związana z samorządem. Mamy wicestarostę, mamy radnego sejmiku, mamy radnego powiatowego Zwalcza, ale również ludzi od Szymona Chłowni, którzy są rzeczywiście solą tej ziemi. To są ludzie, aktywiści, społecznicy, którzy rzeczywiście pomagają ludziom, pomagają w organizowaniu różnych przedsięwzięć i rzeczywiście chwała im za to, bo oni z tego tak naprawdę robią to z dobrej woli, żeby pomagać drugiej osobie. Jest to grupa ludzi, którzy rzeczywiście, mam nadzieję, stworzą zespół nie tylko do wyborów, ale również po 15 października będzie to grupa ludzi, która będzie działała na rzecz naszego okręgu. 15 października idźmy wszyscy do wyboru. Idźmy wszyscy do wyboru i my zachęcamy, żebyście Państwo oddali głos na trzecią drogę. Na ludzi, którzy wiedzą, jakie są problemy w tym okręgu, bo tak jak to już wcześniej było powiedziane, my jesteśmy stąd, znamy problemy tych ludzi. Od nas na liście nie ma nikogo ze Szczecina, z Warszawy. Jesteśmy stąd, znamy tą lokalność, społeczność, znamy problemy tam, gdzie mieszkamy. Zaufajcie nam, a na pewno Was nie zawiedziemy.